Wiecie co, spodziewałem się, że będzie ładnie, ale nie, że aż tak bardzo ładnie. Jest chyba ze 20 stopni, jest mi gorąco. Jesteśmy w przepięknym lesie. I tutaj są skałki. Zrobimy sobie małe kółko. Słuchajcie, trafiliśmy w idealne warunki. Już wielokrotnie, nawet we wrześniu, czy na koniec sierpnia, mieliśmy słabe warunki. Pogoda była kiepska, a dzisiaj jest genialnie. Jest prawdziwa złota jesień. Ten spot jest bardzo obiecujący. Co prawda słońce nie świeci z tej strony, z której bym chciał, ale mimo wszystko jest genialnie. Słuchajcie, to już jest prawdziwy schyłek lata, właściwie nawet jesień. Jesteśmy w środku października, jest 21 stopni, przepięknie. Robiłem tutaj, w tym roku byłem raz, dwa, trzy razy, to jest czwarty mój raz na grudku. Byłem tutaj kiedyś z Ulą, lataliśmy też z Anią i lataliśmy też z Olą. Także dzisiaj czwarty raz z Leonem tym razem. Bardzo fajny czas, polatałem, trochę głośno i trochę dużo ludzi. Te rodzinki tutaj są wykańczające, ale daliśmy radę. Dwa pakiety lipo zrobione, 6S. Dzisiaj nie było łatwo latać, musiałem się trzymać trochę dalej, głównie nad tymi ścianami, nad klifami, ale i tak było sympatycznie. Parę dive'ów zrobiłem, parę manewrów, ale słychać mnie było i to chyba z kilometra. Jak w amfiteatrze, tutaj się dźwięk odbija.
Słuchajcie, dziękuję serdecznie za oglądanie po raz kolejny. Te przygody jesienne są mega ze względu na fantastyczną pogodę i te kolory, które mamy, trzeba wykorzystać. Dlatego postanowiłem tworzyć tę serię vlogów z jesiennych przelotów, dopóki tylko aura, kolory i temperatury pozwolą. Oczywiście latanie zimą też ma swój urok, jak najbardziej lubię. Natomiast tutaj mamy specyficzne warunki. Dzisiaj latałem Awatą z kamerą Hero rozebraną 10, a także z Bobem 57, czyli 6-calowym quadem Long Range z kamerą już całą Hero 10. Także 20 widzieliście w tych montażach. Zapraszam Was bardzo serdecznie do kolejnych vlogów już wkrótce. Widzimy się. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Pa!